Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do Speedruna 2.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy i klikam, szukam sobie już przeciwnika. Znalazłem 2.335, bardzo wysoki ranking. Przy okazji przypomnę, że 21 września w środę o godzinie 19 przeprowadzę darmowy trening szachowy. Będę analizował głównie partie z Mistrzostw Polski, ostatnio rozegranych z drużynowych Mistrzostw Polski. Będę opowiadał o swoich planach. Wszystkie szczegóły zresztą zobaczycie w opisie filmu lub w komentarzu. Jest to przeznaczone głównie, to znaczy trening jest oczywiście dla każdego, ale na końcu będę opowiadał o szachowych fundamentach, które będą przeznaczone głównie do osób, które nie potrafią w ogóle grać w szachy lub mają ranking około 1600 w internecie lub mniej. To na pewno będzie dobry materiał dla nich, dla Was oczywiście. Gram królewsko-indyjską. Póki co system z fianchetto z gońcem na G2. Tutaj można zagrać skoczkiem na C6. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. Można grać różnie, można grać D5 na przykład. Roszadę też się spotyka oczywiście. No i teraz pytanie, jak zagra przeciwnik. Jest roszada. Ja zagram sobie goniec na F5. To jest taki ruch rozwojowy, bardzo lubię wyprowadzać szybko tę figurę. Plan jest taki, żeby zagrać skoczkiem na E4, można też tutaj podważać przez ruch A6 i B5. Bardzo klasycznie, tutaj sobie póki co gramy z moim przeciwnikiem, bierze E1, dobra, taki ruch się szykuje. Od razu gramy skoczek na E4, mi się już bardzo podoba, dlatego że otwiera się goniec, tutaj szykuje plan zbicia, jest skoczek H4, to jest dobry ruch ze strony przeciwnika, bo jak zbije, a wzbić muszę, bo nie mam innego wyjścia. I teraz sobie wracam gońcem na D7, pilnując skoczka. Jak będzie zagranie wieża B1, to zawsze mam takie posunięcie jak B6. Tu się będzie dobrze wszystko trzymało. OK. Jest posunięcie H3. No i teraz pytanie, czy E5 nie zagrać? E5 chyba jest dobrym ruchem. Walczymy sobie o centrum. Goniec B2, niby takie pilnowanie, on chce, żebym ja wybił i on wybije i goniec mu się rozciągnie, nic z tych rzeczy, ja tak nie chcę, nie zgadzam się na to. Myślę, że tutaj trzeba troszeczkę sprytu, zagram sobie hetmanem na E7, przytrzymam ten punkt, ale w moim tutaj też założeniu będzie zagranie skoczkiem na A5, żeby pomęczyć słabość, słabość na C4. Spróbujemy to czynić, póki co jest ruch E4, no dobra. Myślę, że zagram z tym planem dalej, tym bardziej, że zostało zagrane E4, więc goniec tutaj nie gra dobrze, znaczy no już jest zablokowany przez pionka, w ten sposób to określa. Jest hetman i teraz jak zagram tu, to on zagra tu, ja wrócę i będzie dobrze. Pionek będzie bardzo osaczony. Gram goniec E6. On nie ma teraz wyjścia, musi zagrać tak. OK, wracam. Chwila, bo może wrócić tu i zagrać tam. Tak zrobimy. Szybki plan B6, chyba że on zagra tutaj. No ale jak zagra C5, to po prostu go zbije. Gram B6. Dobra, przeciwnik zagra skoczek D2, będzie bronił, ale my będziemy cały czas to napierać. Goniec na A6. Skoczek na B3 nie może zagrać. Poza tym mogę się też przerzucić tędy i tędy. Nie ma teraz takiej potrzeby. Wrzucę sobie wieżę na E8. Pozycja w ogóle uważam, że jest bardzo dobra czarnymi. Bardzo proste plany są F5. Przeciwnik się trochę pogubił. Ten pionek z C3 powinien stać na B3. Byłoby zdecydowanie lepiej. Już widzę plan. Chcę zagrać tutaj. Ja zawsze sobie mogę zagrać tędy. W ogóle jeszcze lepiej byłoby, jakbym miał pionka na A5. Chociaż z drugiej strony chyba nie. Dobra. Gramy sobie F5, słuchajcie, gramy F5, po tym skrzydle spróbujemy sobie tutaj podziałać. No chce mi koniecznie tego skoczka zbić, jak zagram tak, on będzie szedł tu, ja mogę w sumie tu, on zbije i tak. To się będzie dobrze trzymało mimo wszystko, z drugiej strony może oddać, nie, no nie mogę oddać. Tutaj zbić nie mogę, no dosyć żwawo też gra, będzie taki ruch na pewno, jestem przekonany. I teraz pytanie, co z tym pionkiem F5 zrobić? Prawdopodobnie przepchać, próbować atakować, chociaż... A, już widzę, co on kombinuje, tutaj chce zagrać. To też mądre. Jak zagram tu, to on tu. Pytanie, czy nie wybić od razu, skoczek wybija. Mogę jeszcze inaczej mogę zagrać, goniec H6. Już przeciwnik trochę będzie tym ruchem ograniczony, bo po prostu staramy się tego skoczka zaatakować,
Headman jest do niego przyklejony, więc może jakieś takie ruchy trzeba będzie po prostu wykonać. Ale zawsze ja mogę sobie spokojnie, myślę, że zagrać Hetman D7 nawet i trzymać to pole. Chociaż Hetman będzie szedł tędy. Też w sumie ciekawe, ale nie, to musi być dobrze. To na pewno jest dobrze, tylko trzeba to dobrze rozegrać. I sprytnie. Z jednej strony też mogę spróbować tego skoczka po prostu zbić i zbić tu, otworzyć linię i tam coś podziałać. Ale myślę, że patrząc tak na szybko, bo teraz tak, tu, on tu, ja gońcem, on mi weźmie pionka. No dobra. I co, idziemy tam? Atakujemy? Czy ten ruch będzie jeszcze lepszy? Nie no, Hetman tutaj do ataku by się fajnie przydał. Dobra, gramy skoczek C5. Mimo wszystko oddam tego pionka. Ten pionek będzie potrzebował bardzo dużo posunięć, żeby dojść do pola przemiany. Tak, no tym pionkiem nie ma sensu raczej, bo tu się coś może otworzyć, tym zbijamy. Hetman zagra na 100% na A4, bo nic lepszego tutaj nie wymyśli przeciwnik. Jeszcze widzę coś takiego, że pójdę tutaj, on mi weźmie tego pionka. Ja mu wierzę, będę grał sobie tędy, tędy. No też jakąś aktywność mogę znaleźć. Teoretycznie jest, znaczy jest równo w pionkach, ale jak on mi weźmie tego, tu są zdwojone. A, zrezygnował jednak z tego planu, zobaczcie. Jednak zrezygnował, co ciekawe. No dobrze, więc goniec wraca sobie z tej strony podziałać. W ten sposób. To jest na pewno dobra pozycja. Tutaj zastanawiam się, czy mam czas na wieża F7, wieża F8, żeby zdwoić. Myślę, że jest na to przestrzeń. Może poczekać po prostu z tym wybiciem. Wieża F7. Poczekamy. Jak on wybije, to ja wybiję. Jak on F4, to zagramy sobie E4 i potem gońca przerzucę tędy i tam będę atakował. Na wieżę F8. Tutaj będziemy spróbować. No, F3 prawdopodobnie zagra. F3 zagra prawdopodobnie. Może nic spektakularnego tu się jeszcze nie dzieje. Może warto na przykład wyczekać, zagrać tak, zagrać H5, tutaj coś podważyć. To wydawałoby się fajne. Zagram tak, sprowokuję go do H4. To jest taki ruch też na wyczekanie nieco. Przeciwnik ma problem, więc ja nie muszę tu się mocno głowić teraz nad posunięciami. Zagram sobie w ten sposób, aby sprowokować go do H4, ewentualnie ucieknę. Jakby było H4, też można by się zastanowić nad biciem. Skoczek tutaj sobie planuję wejść, ok. Bicie. Bo goniec wchodzi, skoczek już nie bije. Jak zbiję pionek, to wchodzę tu. Robi się groźnie. To jest dobry moment, według mnie, na wybicie. Ok. I hop. Jeżeli wieża ta albo ta, to chyba Hetman D7 z opcją wybicia tu. Tak zrobimy. Chytry ruch, bardzo chytry ruch tutaj grozi. Cały czas tutaj grozi. No właśnie, ten ruch też przewidziałem. Jeżeli będzie bicie tutaj i tutaj, wchodzę tu i prawdopodobnie to jest bardzo dobre. Król tutaj wróci. Jeszcze się zastanawiam, czy nie wziąć tego pionka tak przy okazji, bo mam czas na bicie tu. Mam czas. Wezmę pionka na A2. Nie muszę się wysilać, nie muszę na 100% poświęcać, choć poświęcenie pewnie było tutaj dobre. Nadal teraz jest dobre, gdyż on zagrał wieżą na F7, ale z drugiej strony zobaczcie, że ja nie muszę bić na G2. Ja mogę sobie tutaj tego pionka podciągnąć na przykład. Dużo dobrej gry jest. Zastanawiam się nad tym teraz. Tak. Zbicie mimo wszystko. No, król raczej pójdzie tutaj. Szach. Król. Nic konkretnego nie widzę, więc nie chcę poświęcać tej jakości i zagram sobie ruch A5. Będę męczył skoczka. Wykorzystam. Tutaj jest opcja wejścia. Dobra. No więc teraz w tym wypadku chyba takie posunięcie grzecznie trzeba wykonać. Hetman E7. Po prostu bronimy tutaj trzech pól. W razie jakby coś tam się miało dziać. Do wieży nie ma jak się dobrać w jednym ruchu. Też dobrze, a pionek będzie zasuwał. No dobra, to jest dobra pozycja. Czy to już wcześniej była dobra, tylko jest pełna kontrola. Mogę wybić, nie muszę. Mogę tak, też nie muszę. Mogę bardzo dużo dobrych rzeczy zagrać.
No kusi mnie strasznie tam, ale teraz to już nie działa oczywiście. Dobra, wieża A1. Wieża A1, tutaj naciskam na skoczka. Jak wymienię wieżę, to też będzie bardzo dobrze, bo mi hetman nigdzie już nie wejdzie. No to wymieniamy tą wieżę. Mogę dać szacha, nie muszę. Mogę zagrać tak, bo goniec zawsze tego pionka będzie ładnie bronił. A przeciwnik bardzo szybko gra. Mogę tak zagrać, mogę też zagrać tak, żeby zagrać tak i wejść, to będzie jeden plan. A po biciu skoczkiem tu zagram hetmanem i zdobywam figurę, więc hetman F8 wygląda bardzo sprytnie. Czuję taką rezygnację ze strony przeciwnika. No to co? Gram tu. Wygrywam figurę. Mogę dać szacha. Dajemy szacha. Zbicie tym. Tutaj chcę wejść. No, grając tak szybko, on myśli, że ja tutaj coś podstawię. Król G7, żeby pilnować tu przede wszystkim pola F6, żeby nie wszedł. A no to chyba już na hura tego hetmana oddał. No dobra. Zbijam wszystko, co daje. Zabiorę, żeby pata przypadkiem nie było. Ok, mamy to. No, plus 10 oczek to bardzo dużo. Lecimy sobie dalej, szukamy przeciwnika. Gość 2300 ponad, ograny. Dobrze to wróży. Jeszcze w swoim debiucie, więc wyszło to kapitalnie, uważam. Czysta partia, wykorzystanie słabszych ruchów przeciwnika wystarczyło. Jakichś tutaj rewelacji może nie było kombinacyjnych w tej partii, ale wyszło bardzo, bardzo dobrze. No cóż, szukam sobie spokojnie kolejnego gracza. Już na tym etapie właśnie szukając zawodnika z przedziału, jak mam 2271 z przedziału 2246, 2670, no to bardzo ciężko już, znaczy ciężej się znajdują tacy gracze na 10 minut. Ale już kogoś mamy. 2246, proszę bardzo. E4, niech będzie ten nasz standardowy ruch. W internecie on działa dobrze. No, obym się w końcu nie nadział, ale zawsze jest to możliwe. No tu oczywiście wybijam, skoczek C3 i ruch taki. Ten ruch nie jest do końca prawidłowy, ale zaczepny, taki ostry bym powiedział. Jest tutaj jedno posunięcie, które czarnym może troszeczkę popsuć. Co? Zbijam przecież, hello. A potem zbijam tu. Co on zrobił? Co ten gość zrobił, słuchajcie? Przepraszam. Sześć ruchów! Sześć ruchów! Nie wiem, co powiedzieć. Szukamy nowego gracza. Nie, no po prostu, słuchajcie, nie wiem, co się stało. Nawet gość podstawił po prostu figurę. Coś mu się ubzdurało. Może myślał, że ja podstawię hetmana. Nie wiem nawet, jak to skomentować. Liczę na was, jeśli chodzi o komentarz. Dobra, jedziemy. Posunięcie D4. 2292. D5. No to się zapowiada poważna rozgrywka. C6. Ok. Skoczkiem sobie wyjdziemy. Skoczek na C6. C3, przepraszam. Normalna sprawa. Tutaj przepcham tego pionka. Zagram sobie C5. Wiem, że takie posunięcie istnieje. Można sobie w ten sposób grać. Potem postawić gońca na F4. Spróbuję troszeczkę zamknięty system zagrać mimo wszystko. Tutaj H3 się przyda bardzo, żeby ten goniec miał ucieczkę w razie czego. A będę trzymał punkt E5. No i posunięcie E3. No taki ruch. No to goniec sobie wraca. Nic się nie dzieje. Za chwilę sobie zagramy gońcem na D3, żeby spróbować wymienić tego gońca. Jak będzie B6, o dobra, tu uciekamy. Jak będzie B6, to po prostu jest wybicie. No dobra, tutaj szybkie goniec D3, żeby z tempem wymienić i zrobić sobie roszadę. Dobra, ten goniec F5 też oczywiście został wymieniony. Dla czarnych to na pewno też jest korzyść. Białe tu mają po prostu więcej przestrzeni. Ja polecam. W miarę prosta gra. No i też robimy roszadę. Plan czarnych będzie polegał na tym, żeby dojść do ruchu E5 i rozbić mi pionki.
Tutaj B4 wzmocnię. E5 nie działa jeszcze, po prostu bronię dwa razy. Poza tym mogę za chwilę chyba zagrać skoczkiem na E5 i to bardzo wzmocnić. O właśnie, przeciwnik się do tego tutaj szykuje. Zdecydowanie. Ja mogę też kontrą odpowiedzieć, grając tu. Skorzystam z tego, dlatego że po wybiciu wejdzie skoczek. Skoczek wejdzie fajnie, E5 już nie zagra, bo skoczek wejdzie na D6. F5 wygląda dobrze teoretycznie, ale czy do końca to jest takie dobre, to nie wiem. Ok, chce mi wymienić, chce mi to wymienić. Ja wrócę tym skoczkiem, pilnując pola D5. Jeżeli on wróci, to ja wtedy sobie wstawię wieżę na wolną linię. Coś za coś, pionek jest taki wiszący nieco, ale ja go cały czas bronię. I to póki co się trzyma. On chce wejść tutaj. Jak wejdzie, to zagramy tu. Będzie wisiał pionek, więc muszę zagrać sobie A, kulturalne sobie zagram A3. Jak skoczek wejdzie, to wejdziemy skoczkiem i tam będę starał się zrobić mu krzywdę. Ok, więc tutaj... Dobra, teraz niech ja pomyślę, może aktywnie, skoczek E5 niech będzie. Nie pozwolimy mu zagrać tak, poza tym zawsze mogę się przerzucić tędy i wejść tu. Dokładnie, tak też się dzieje, chyba zagranie takie jest w porządku. Gramy. Za wszelką cenę na punkt D6. Jeszcze brakuje oczywiście wejścia wież, żeby troszkę tu uchronić hetmana, może jakieś F4. Myślę, że biały mi wyszło bardzo dobrze. No dzisiaj chyba forma, słuchajcie. Człowiek wypoczęty, wyspany. Można myśleć. I jakoś to się fajnie układa. Dobrze, cieszę się z tego niezmiernie, też, że mogę troszkę tutaj sobie pokomentować. Wygląda to dobrze, nie chcę jeszcze chwalić dnia przed zachodem słońca, ale wygląda to bardzo dobrze. Skoczki w centrum stoją dobrze, oczywiście on może wymienić. Ja na jego miejscu bym chyba zbił tego skoczka. Ja zbiję gońcem. U pionkiem, chociaż pionkiem też jest bardzo ciekawe. Ten skoczek na D5 też jest silny, ale ja wejdę potem tu. Pionki będą fajnie bronić, F4 pocisnę. Oj, chyba zbiję pionkiem faktycznie. Tak sobie teraz myślę, jak wybije mi tego skoczka. Jak zbije skoczka, to pionkiem. I tutaj na F6 się fajnie można też zaczepić. Dobra, on tutaj będzie planował prawdopodobnie poświęcenie jakości. Ale będzie musiał najpierw się uporać ze skoczkiem. Skoczek wchodzi i tutaj myślę, że po prostu strasznie napsuje krwi. Nawet takie posunięcie sobie zaplanowałem po wybiciu nawet gońcem. Jak wybije, to super, wieża wybija i wszystko dobrze, ale wzmacniając te pozycje myślę, że mogę tak zagrać, chociaż wiem, że takie posunięcia też istnieją, ale to wtedy chyba B5 uderzymy. Ten skoczek potem nie wejdzie, wieża się nie otworzy, nie damy kontry. Przeciwnik może próbować grać pewnie jakieś takie ruchy, ale dostanie wtrącenie na B7, więc no czarne mają problem, uważam, w tej pozycji. Jak F6, no to po F6 myślę, że skoczek na C4 i w ogóle te konie będą tu stały. Oj, będą stały bardzo dobrze, będą stały. Oczywiście może bardzo przechwalam tę pozycję, ale nie, no wydaje mi się, że tu jest i tak super. To jest tak super. Skoczek stąd, tutaj może przemanewrować, nawet spróbować wymienić w dobrej konfiguracji. Cały czas jest kontrola, są wysoko figury. No, jeżeli przeciwnik pozwolił tak wejść figurami po 20 ruchach, to znaczy, że coś tam nie... To znaczy, że coś pograł nie tak. No dobra, jak tak dają nam grać, no to trzeba to starać się wykorzystać. Wszystkie figury grają, to jest najważniejsze. Jeszcze wieże muszą wejść do akcji. No i cały czas za nadrzu mam to posunięcie F4. Cały czas to wygląda dobrze. Bardzo dobrze. Jest F5. Okej. Jemu też się zechciało coś tutaj podziałać. Taki ruch, zawsze mogę to w ten sposób skwitować. Nie no, gramy tak, gramy wieżą na E1, bo ta wieża się może przydać do tego posunięcia. Tak, z tym ruchem się liczyłem i chyba tak trzeba. Chyba tak. Chodzi o to, że jak zbiję tu goniec, to ja mam też opcję jakby co wieżą, to jest oczywiste. Ale G3 myślę, że teraz jest dobre, bo chcę tego pionka po prostu zbić. Jak będzie bicie pionkiem, to zawsze król H1 i po wolnej linii mogę atakować. Tu zresztą hetman spogląda, skoczki spoglądają, więc wygląda to tak jakby...
Okej, zbił. Chwila, muszę się zastanowić. Czy wieżą nie będzie dobre? Skoczek mnie może zaatakować. Wieżą może być dobre, bo cały czas będę trzymał ten punkt. Pionkiem też wygląda ciekawie. Nie no, ale jednak wolę chyba jednak zbić wieżą mimo wszystko. Dobra, tutaj bicie, on zbije. Aha, hetman może wejść tam. To też trzeba na to zwrócić uwagę. Tutaj atakuje. Król H1 się przyda na pewno. Przyda się to posunięcie. Okej. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Tutaj może warto jakiś taki ruch zagrać. Chociaż skoczek tutaj na C3 może wejść. Bicie tu. Wzmocnił się trochę. Mogę zawsze tak zagrać, tylko ten goniec póki co nie będzie miał gry. Ale zaraz, mogę też wrócić w pewnym momencie. No, przygotować. Zaraz, bo ja wieżą nie muszę stać na E5. Wrócę sobie tutaj wieżą. Bardziej będę ją bronił. Poczekam na wybicie, ale wybicie nie nastąpi. Bardziej taki ruch będę chciał zagrać. Może tak i wymienić hetmany. To też jest jakaś opcja. Jedno jest pewne. Białe muszą być lepsze. I trzeba to wykorzystać. Myślę, że hetman E4. Jak skoczek tu, oczywiście on mnie może trochę pogonić. Nawet tak. Przykleję się do pionka i go potem zbiję w dobrej konfiguracji. O, właśnie. W ten sposób sobie spróbujemy zrobić. Zagrać tę pozycję. Znaczy, ja też mogę od razu tak zagrać w sumie. Też na A5 cały czas trzeba zwracać taki ruch, na taki ruch trzeba zwracać uwagę, ale tu B5 cały czas chyba jest ok. On będzie się szykował do tego bicia, to jest oczywiste. Dobra, gram od razu hetman F3. Hetman F3, żeby podważyć tutaj bicie. No, na pewno taki ruch jest zagrany po to, żeby się przyszykować do wybicia skoczka. No, ja się z tym liczę, jestem na to gotowy. O, i pionka podstawiłem. To tego nie zauważyłem. Dobra. Jeszcze tragedii chyba nie ma. Wybijam na F4. Ten pionek może nie jest aż tak ważny w tym momencie, więc. Ale podstawka, to z czystym sumieniem mówię, że to była podstawka. I wieża G1. Próbujemy. Próbujemy wymienić tą figurę. Aha, poczekajcie, bo on jeszcze tak może zagrać. A sprytnie, sprytnie to wszystko wygląda. Jak on tak zagra, się zastanawiam nad takim ruchem. Wszystko wygląda dobrze. Może tutaj wymusić bicie. Tak, skoczek E8. Wymusza bicie. Teoretycznie wymusza, bo może też tak zagrać, no ale raczej wymusza i ten skoczek może podziałać dobrze. Skoczek z E8 w ogóle pilnuje bardzo dobrze. To wygląda świetnie, słuchajcie. Chyba tutaj wygrywam. Czy słowo wygrywam tu jest adekwatne do sytuacji? Wydaje mi się, że tak. No bo jak skoczek F6, to wybicie, wybicie i mat na G8. Mat na G8 grozi teraz. Nie ma jak się bronić raczej. Aha, jeszcze jest taki ruch hetmanem. No taki ruch jest. Szach nastąpił. A. Wow! No skubaniutki, jak mnie tutaj ciśnie. Szach, i on pójdzie tutaj i będzie mnie atakował, to on mi wymusi wymianę hetmanów. Tak muszę zagrać, to nie mam wyjścia. On zagra tutaj. Teraz się zastanawiam, czy wybić. Bo wybić muszę. Bo jak odejdę hetmanem, to on mi weźmie skoczka. Były to plusy i minusy. Ale chwila, ja nie muszę się ruszać hetmanem. Mogę zbić tu? Tu. Nie, to nie działa. Się wyplątał, słuchajcie, z tego trochę. No dobra, wracam skoczkiem. Nie mam wyjścia. Wymieni mi hetmany, to chyba zbiję pionkiem, bo wieża i tak musi już działać sobie po tej stronie. Zbijam pionkiem, tu się cuda nie zadzieją.
Piluję tego pionka, znaczy chcę zagrać tu i tu z prostym planem. Dobra, gram tak. On zagra tu. Ja goniec G1. A nie, on może też tędy, jak widać. No dobra, goniec G1. Jak tutaj to zbicie. Tutaj już troszkę też czas będzie odgrywał ważną rolę. Słuchajcie, no to przecież kompletnie wygrana pozycja była. Coś tam musiałem pochrzanić. No, zwykle tak bywa, że jak się dostaje dobrą pozycję, to potem nie dociskasz i jest problem. No jest pionek mniej, walczymy. Oczywiście czarne się totalnie wygrzebały z pozycji teraz. No jeszcze będę próbował oczywiście, bo tutaj trzeba próbować. Może skoczek tutaj i tutaj. Zawsze wieża E7 też jest, ale skoczek na C4 będzie stał bardzo dobrze. Okej, taki ruch pewnie będzie kombinowany. Tutaj bicie. Tak. To mogę tak. Dobra, goniec F2 się przyda, żeby tu trzymać jeszcze to pole. Król zbliża się. Dobra, ja też się zbliżę królem. To nie ma wyjścia. Aha, tu mogłem też dać szacha. Znaczy, mogę dać szacha zaraz. I nawet wieża H1. Ale spryciarz. Naprawdę sprytnie gra. Podoba mi się. Tu nic nie ma. Tu. Przepchanie tu. Też za bardzo nic nie widzę, żeby miał jakieś korzyści. Chyba trzeba po prostu w to walnąć. O, walnę to i co dalej? Niespecjalnie to dobrze wygląda. A zaraz tak. Tak i tak. On tu. Dobra, niech będzie tak. Zawsze po skoczek H7 ja mogę zagrać tu, tylko że wieża wejdzie i będzie aktywna. Więc spróbuję tędy. On zbije, ja zbiję. Co dalej się wydarzy? Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Może się tędy przerzucić nawet. Nic się nie dzieje. A nawet tak. O, proszę bardzo. Jeszcze lepiej zagrał. Skubaniutki. Postraszymy. Liczymy na błędy. Tu zawsze się pilnuje. No dobra, wieża H7, no coś odcinam króla, ale czy to coś da? Nie mam zielonego pojęcia. Liczę na jakieś jego potknięcie, szczerze mówiąc. Jak król pójdzie, tu nie będzie blisko wieży. O, poszedł. O, tutaj to chyba jesteś mój kolega, bo tak gram za chwilę. Chociaż jeszcze ma obronę, ale to już ta obrona będzie taka. No, że będzie się bronił, to też dobrze. Nic tu nie traci. Aha, ja teraz będę miał takie zagranie nawet. Ale sprytny gościu. Sprytny gościu. Tak. Tak, to odejdzie po prostu. Nie, to trzeba przyznać, że bardzo fajnie to sobie tutaj rozkminia. Król F1, król E2 chcę zagrać szybko. Poprawić króla w takim razie. On ma pionka więcej, ale teraz skoczek stanął dobrze. Goniec też ok stoi. Dobra, mnie stąd wypędza. Bardzo też skutecznie. Tutaj będę próbować podważać tego pionka. On bierze D3. Nie? No to tak, panie kolego. Aha, poczekajcie, miałem też tam szacha. Nie zauważyłem. Wracam straszyć. Tam też był szach. Może tu z powrotem zagrać, może tak. Jestem już zadowolony, że król tutaj jest i nie puszcza wieży. Co dalej z tego wyniknie, to nie wiem, szczerze mówiąc. Tutaj będzie chciał wymienić. Czy tak mogę zagrać? Król tutaj nie może, tu nie może. Dobra, bierze G7. Straszymy. Straszymy. Jakiś goniec H4, może coś w tym stylu za chwilę. O, właśnie. Tu już się pojawiają pewnego rodzaju pułapeczki, mam nadzieję.
A, zaraz jak ja zagram, to on mi tutaj. Ale tu mam szacha. O, właśnie. Haha, mam cię. Jakieś maty będą grozić. Tylko czekaj, F5 wygląda świetnie. What? Cały czas myślałem, że tu mam wygraną, a jednak nie. Muszę tak. Muszę tak. Aha, on może tu zagrać, też wymienić. Okej. Okay. No to wtedy wymienię już. Ale wejdę skoczkiem tu i tego pionka zdejmę. Nie chcę wymian. Skubaniutki. On nie chce wymian. Może zagramy tędy, żeby tutaj podważyć jakby co. Skoczek nie działa. Wieża tak. Wymienię. On wymieni tym. Ja nie wejdę tam. Zagram tu. Może dać szacha. No może dać szacha. To tutaj. Walczymy dalej. Im mniej wymian, tym lepiej dla nas. Mimo tego pionka więcej ma problem. Chyba. Chyba. Panie szachuś, co ty pan wyrabiasz? Tutaj gramy. Okej. Szach, coś da. Szacha damy, bo możemy. Jeśli tak, to może w ogóle tutaj teraz. Chyba będę ryzykował. Tu i tu zagra, bo wiesz, jakie się to będzie groziło. Wiążemy znowu. A co tam? Aha, to on odchodzi. Dobra. Czyli to samo się dzieje. A teraz zagrać tu. Tu. Król bije. Tam. Co to za końcówka? Nie wiem. Dobra, wolę zagrać tak i skoczek na D6. Ze względu na jego czas po prostu będę grał szybko. No, ale bardzo, bardzo dobrze gra. Bardzo dobrze gra. Idę tędy, bo muszę. Tutaj, żeby wieża już pilnowała. Przy okazji, żeby wieża nie weszła. Tutaj wejdę. Tak, to bicie. I końcówka jest nasza. No tak. To wygrana chyba jest pozycja już białych, bo tego pionka biorę, naciskam cały czas. No nie widzę tutaj, jakby czarne miały się bronić. Taka moja szybka ocena oczywiście w ten sposób. 2286. Słuchajcie, jest dobrze, wygrane lecą. No i cóż, dzięki serdeczne, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.